Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, jak możecie zobaczyć w tytule, serii Ikony. Ja o tej serii już myślałam od kilku miesięcy i chciałam ją zacząć już w nowym sezonie Racki, czyli od kwietnia, ale ponieważ pogoda nam się zrobiła tak mocno wiosenna, to mówię, dobra, zacznę tą serię już teraz, już w kwietniu. I to jest seria o różnych markach, które są w tej chwili bardzo modne, bardzo trendowe, które moim zdaniem każdy powinien znać, no i o których fajnie jest wiedzieć coś więcej niż tylko to, że są teraz modne. Także będę wybierała sobie marki światowe, marki polskie, marki, których rzeczy mam w swojej szafie, których nie mam, ale o których uważam, że warto jest wiedzieć coś więcej, żeby wiecie, w razie, gdyby ktoś nam sprawił jakiś komplement na zasadzie, ale masz super torebkę albo ale masz piękne buty, żebyśmy mogły powiedzieć coś więcej niż tylko, a wiesz, to jest teraz takie modne. Także zapraszam Was na serię wiedzową, na różne markowe, modowe ikony. Pierwszą moją ikoną będzie marka New Balance. Nie jest to może marka jakaś super bliska mojemu sercu, ale wybrałam ją na pierwszy odcinek z trzech powodów. Pierwszym był taki, że to właśnie ta marka, właściwie historia i ciekawostki z życia, że tak powiem, tej marki zainspirowały mnie do stworzenia tej serii, bo kilka miesięcy temu przeczytałam trochę artykułów na temat właśnie marki New Balance, które mnie bardzo zaskoczyły i ogólnie tyle było ciekawych informacji w ich historii, że mówię, a może by stworzyć właśnie taką serię? Dlatego za inspirację będzie to moja pierwsza ikona. Druga sprawa jest taka, no, że jest piękna wiosenna pogoda i bardzo dużo biegaczy mijam, kiedy wychodzę z domu właśnie w butach marki New Balance. A trzecia jest taka, że jest to marka świeża, bardzo modna, ale jeszcze na tyle świeża, że nie wszystko o niej wiemy i myślę, że kilka informacji może wydać się Wam ciekawych. A do tego wszystkiego od tygodnia w mojej szafie mam moją pierwszą parę New Balance'ów. Także pierwsza marka ikona w mojej nowej serii New Balance, 8 faktów z życia marki, zaczynamy. Pierwsze trzy fakty są typowo historyczne. Zaczniemy od tego, że New Balance jest marką amerykańską. Założył ją w 1906 roku, czyli na początku XX wieku, emigrant brytyjski William Riley. Drugi fakt jest taki, że markę rozpoczął o stworzenie łuku specjalnego podtrzymującego śródstopie i stworzył ten łuk z myślą o osobach, które pracując całe życie, całe dnie właściwie spędzają na nogach. I na początku ten łuk w swoim obuwiu testowali policjanci i robotnicy. Był to również łuk, który podtrzymywał bolącą stopę, sprawiał, że stopa po kilku godzinach chodzenia w danym bucie nie bolała. Trzeci fakt jest taki, że dopiero w latach 40., czyli po około 30 ponad lekko latach, powstał pierwszy model buta właśnie z tym łukiem. Czyli wtedy, w latach 40., powstały dopiero pierwsze New Balance'y. Kolejny, czwarty fakt jest taki, że New Balance nie mają nazw, tylko numery. Także jak szukamy konkretnego modelu, to szukamy go po danym numerze. Numeracja wzięła się od modelu 320, który został stworzony w latach 70. i który jako pierwszy miał słynną N-kę z boku jako logo. No i mamy różne modele od 320 po wiele, wiele innych. Między innymi model, który ja mam na sobie, czyli słynna 574. Potem są takie modele, które mają w nazwach nasze numery alarmowe, czyli na przykład 998. W każdym razie New Balance'ów szukamy po numerach. Kolejny fakt jest taki, że jeżeli wybieramy sobie New Balance'y, to one mają rozmiarówkę wzdłuż, rozmiary, ale również wszerz. To jest też dosyć ciekawe, bo w latach 60. to właśnie New Balance modelem Traxter rozpoczął światową numerację wszerz. Wcześniej buty sportowe nie miały tego typu numeracji, a jak wszedł Traxter, to zrewolucjonizował rynek numerów butów sportowych i mamy rozmiarówkę od tego czasu i wzdłuż, i wszerz. Szóstym faktem jest ciekawa strategia marketingowa, dlatego że filozofia firmy mówi, że nasze produkty mówią same za siebie. New Balance do promocji swojego obuwia nie zatrudnia żadnych aktorów, żadnych sportowców. Woli te pieniądze zainwestować w badania rozwojowe, technologii, dzięki którym te buty są jednymi z najwygodniejszych butów na świecie. Przedostatnia informacja jest taka, że przez tą N-kę z boku, N-kę w logo, często New Balance'y mylone są z podróbami Nike. No i powiem Wam, że jak ja przeczytałam tą informację, to ja się tak uśmiałam, bo dokładnie kilka lat temu, kiedy ja pierwszy raz miałam styczność z New Balance'ami, to właśnie myślałam dokładnie, że to są podróby Nike. Także takie myślenie widzę, że nie tylko ja miałam. Ostatni fakt jest taki, że pomimo tego, że strategia marketingowa marki New Balance jest taka, że nie zatrudniają do promocji żadnych gwiazd ani sportowców,
sportowców ani celebrytów. To są osoby, które kojarzymy właśnie z New Balance'ami. Są to osoby znane, fikcyjne albo żyjące, albo już niestety nie żyjące, które właśnie te New Balance'y nosiły i z powodzeniem mogłyby być ich ambasadorami. Mam na myśli oczywiście niestety już nieżyjącego Steve'a Jobsa, czyli właściciela i założyciela marki Apple. Zawsze mamy go przed oczami w jeansami, w czarnym golfie i właśnie w New Balance'ach. Również jeżeli chodzi o postaci fikcyjne, to myślę o doktorze House'ie, bo przecież doktor House w prawie wszystkich sezonach śmigał właśnie w New Balance'ach. Także można powiedzieć, że New Balance'y są butami kultowymi. W Polsce na polskich ulicach jest ich coraz więcej. New Balance'y są również cool, kojarzone z hipsterami. Ja w tej chwili mam na sobie moją pierwszą parę, nową i powiem Wam, że ja mam akurat 574. To jest model, który powstał w 1988 roku, pod koniec lat 80. Jest to model wykonany z prawdziwej skóry zamszowej, pomieszany z materiałami syntetycznymi. Ja moje New Balance'y mam z Shafa Shoes i one kosztowały 299 zł. No i teraz tak. Takie krótką ściągę New Balance'ową mamy już za sobą, więc zapraszam Was na mój New Balance'owy outfit. Oczywiście nie będzie to outfit tradycyjny w stylu sportowym ani ze spodniami, bo ja moje New Balance'y będę nosić na pewno ze spódnicami, sukienkami i może z jakimś fajnym kombinezonem. W każdym razie ja moje New Balance'y skomponowałam w taki mój trochę sportowo-folkowy, plastikowy zestaw. Natomiast jest w tym zestawie duży kontrast, dlatego że chciałam, żeby te New Balance'y były mocno widoczne. One są w takim różowo fuksjowo-czerwonym kolorze, w zależności od tego, jak pada na nie światło, przybierają taki kolor, dlatego jest on dosyć interesujący. No i oczywiście stworzyłam kontrast tutaj z czernią, czarne kryjące rajstopy, czarna zwykła spódnica, taka trochę z miękkiego materiału w sportowym, trochę charakterze z River Island, do tego sweter z New Look'a, to jest sweter ze stokrotkami chyba, to są tak? To są stokrotki z kwiatami, które wprowadzają tutaj element folklorystyczny, do tego jeszcze plastikowa furla, moja candy bag pod ręką, bo już ją wyjęłam, już ją zaczynam nosić, bo już mam dobrą porę na moją furlę, także furla wraca do łask, strasznie się cieszę i myślę, że ona też idealnie do tych New Balance'ów pasuje. No i jeszcze taki trochę sportowy, trochę folkowy warkocz i okulary zbrylowe na nosie. Także to jest moja taka pierwsza miejska, ale w moim klimacie wersja New Balance'ów. Także mam nadzieję, że zarówno strój dnia, jak i ten film i ogólnie pomysł takich filmów na temat markowych ikon Wam się podoba. Te filmy będą się ukazywały z częstotliwością, myślę, około raz na miesiąc, także raz na miesiąc taka dawka wiedzy, ciekawych informacji na temat jakiejś nowej, trendowej marki u mnie na kanale się pojawi. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!